Okay, samochód GBRT mam wykazany z wielkiej drogi. Na swoim wyposażeniu ma zbiornik 2500 litra wody i 250 litrów piany na silniku. Zapraszamy do wyposażenia. Cięcia, wydajna, która dostali betonu, taśma szygawcza, rozpieracz kolumnowy, drugi, mini nożyce do cięcia, huligan i skrzynka z narzędziami. U góry podpory do stabilizacji pojazdu, miotły, łopaty, szpadle. Osłony na poduszki do samochodu. Wszędzie ratownictwa technicznego. Na dole. Koc do okrycia poszkodowanych. Silnik kamera do stabilizacji złamany rąk, nóg, pompa Niagara, deska ortopedyczna do przenoszenia poszkodowanych. Torba PSPR1, środków na nie ma patronki, kołnierz ortopedyczny, autopompa pojazdu. Kanistry z benzyną, wąż szybkiego natarcia, mały szpadel, młotek, prądownice, nakładka do piany, rozdzielacz, stojak hydrantowy. Węże pożarnicze, węże do 52, węże do 75. Sprzęt do asekuracji tu znajdziemy. Kawałki. Parawan ratowniczy. Sorbent, czyli do usuwania plamy ropopochodnie. Podpory do stabilizacji samochodu. Sorbent. Oraz opryskiwacz. W kabinie znajdziemy karabinczyki do stabilizacji, gogle ochronne, rękawiczki nitrylowe, chusteczki nawilżane, rękawiczki i defibrylator AED oraz kamizelka do kierowania dla dowódcy zastępu. Maska do aparatu ochrony dróg oddechowych, czyli do butli z tlenem. Kolejne maski. Radiostacje, lizaki do kierowania ruchem. Tutaj odbieramy zgłoszenia, czyli gdy syrena zawyje, zapala się czerwona kontrolka i wtedy pierwszy, kto dobiegnie do remizy, odbiera tutaj zgłoszenie przez tą radiostację. Jakby było na tyle, dzisiaj